Mam do naprawy takie urządzenie, ale zanim nie wezmę się, muszę posprzątać ten wzmacniacz. Będzie historia w innym filmie, jak podczas pomiaru prądu spoczynkowego zrobiłem zwarcie i zepsułem go sobie. Ale najpierw to muszę sprzątnąć i za chwilę się zajmiemy tym. Odtwarzacz kompaktowy marki Technics SLPS 670D. Jak to zwykle odtwarzacze marki Technics mają technologię MASH, cokolwiek to znaczy Multi-Stage Noise Shaping. Jest to jeden z wyższych modeli, jak widać po numerku, nawet ładnie zachowany. Kalendarz do wyboru utworu, programator, obsługa napędu, open, close, ładne torksy chyba. Nie chwyta ostrości, trudno. Nawet ma gniazdo sławkowe. Niestety, jak to zwykle bywa, właściciel odtwarzacza nie dostarczył przewodu zasilającego. Tak jakby w serwisie musiały być wszystkie końcówki. Wyjście analogowe i wyjście cyfrowe, zasilanie, no i to wszystko. Odtwarzacz działa, a jego jedynym problemem jest to, że zacina się. NoDisk oczywiście. O, widzę, że nawet problem jest z szufladą. O, czyli więcej pracy będzie. Była wymiana laseru, czy lasera. Tak, powinniśmy to odmieniać. Była wymiana lasera. I po tej wymianie właśnie się zaczęły dziać cuda niewidy. Czyli zwyczajnie przeskakiwanie, zatrzymywanie się, problemy. Z relacji właściciela wynika, że technik, który robił tą wymianę, przesmarował cały napęd. Być może właśnie to jest problem. Zajrzyjmy więc do środka. Sprawdźmy więc, co jest w środku. Sprawdza. Na pierwszy rzut oka widzę tutaj coś wylane. I to jest większy problem. Bo należy zdjąć całość, cały przód. Sprawdźmy, dlaczego on tak sobie. O mój. Dobra. Zdejmę ze statywu, ten aparat wam pokażę. Obserwujcie uważnie. No, zatrzymał się. Tak wyglądają wysmarowane prowadnice. Nie wiem, jak tam z laserem, musiałbym to po prostu odkręcić, zobaczyć, jak prowadnica od lasera, ale to jest, jak się tego nie robi, no przecież to się klei od prawdopodobnie takiego smaru PTFE. Tak to mi, no dokładnie. Tak się tego nie robi. No, tutaj jest ten kawałek rdzy. No, odłączmy napięcie zasilania. Zdejmijmy tackę z przodu. To jest na tych imbusach chyba, czy torksach. Wyjmiemy to i będę myślał, co robić dalej. Jeśli urządzenie było w serwisie, to nie powinno być takiego kurzu w środku. No, to wszystko trzeba wyczyścić. Czyli rozbieramy całkowicie urządzenie i myjemy. Ogólnie można by gradować te krawędzie już w fabryce, bo można się zranić niestety. Przepraszam, że widok krwi, ale to nie było zamierzone. Także widzicie, no, ledwo to otworzyłem i już się zraniłem.
cały ten kompozytowy spód jest tu przykręcony w kilku miejscach. No i żeby to odkręcić, no to na przykład trzeba zdjąć, bo tu była śruba, nie? To PCB trzeba zdjąć, to PCB trzeba też zdjąć, bo pewnie gdzieś tam znowu będzie mi mocowanie. No i przy okazji to subczasy wtedy tu pomaluję. Tak jak mówiłem, dodatkowe śruby, ta mocowała transformator, te długie są od mocowania PCB, a dół odkręcam tylko po to, żeby zwolnić front. No i umyć to, nie? Żeby to przygotować do malowania. Tutaj mamy taką blokadę, którą trzeba też odkręcić, taka śrubka, i żeby wyjąć ten cały potencjometr razem z tą płytką, tutaj mamy zabezpieczenie i powolutku wyjmujemy z gniazda. Jeszcze jedna śruba się ukryła. Widać te korozje tutaj i teraz będzie można ostrożnie zdjąć front panel. Tego front panelu no, będę musiał też rozmontować, żeby go przemyć. Te elementy można łatwo wyciągać, a pasują one po prostu pod rozstaw śrub, także nie trzeba się tym przejmować. Następne elementy i możemy odpinać czy wysuwać front panel. To też trzeba, wymaga to rozkręcenia, więc tutaj, żeby to wyczyścić, no to muszę pousuwać wszystkie elementy z przodu i też być ostrożnym z wyświetlaczem, żeby przycisków też nie pogubić. Żeby nie porysować frontu, no to podkładam coś, usuwam wszystkie śruby, które tutaj są. I te śruby osobno, o, tutaj też muszę te PCB umyć, zobaczcie jaka korozja, przejrzeć czy przypadkiem coś tutaj już, czy wszystko jest w porządku, czy to mogło być piwo. Mniejsza o to, czy ścieżki przewodzą, nie, czy nie ma gdzieś przerwy skorodowanej. Z opisu, który mi właściciel, pośrednik w sumie, przedstawił, po prostu zacinała się płyta. Tutaj jest skorodowana śruba. I dlatego to do mnie przyjechało, ale ja nie spodziewałem się, że to będzie jakaś tam grubsza, większa naprawa. Myślałem po prostu, no wyczyścimy tam ten mechanizm, dokładnie ten laser, resztę bym zostawił. Być może się już to kiedyś zacinało. Albo bym wymienił na smar, który się do plastiku nadaje, bo ten PTFE silikonowy na bardzo do smarowania plastików nadawać się nie nadaje. Bo klei się, on się rozwarstwia i klei się mocno. Teraz tak, przy wyciąganiu takich rzeczy należy zwracać uwagę, żeby PCB nie połamać. I co tu mamy? No ładny ten wyświetlacz jest, ale lekko zadymiony jest. To na potem. Tutaj mamy folię. Jak widzicie, folia tutaj jest. W ogóle ciężki jest ten front. To tą folię muszę przechować w innym miejscu, ostrożnie ją wyjąć. Gdzie mamy ten fotel? O, taka ładna folia na zaciski. I tam są klawisze. Można je wyjmować całymi zespołami. Chyba, że są przymocowane w jakiś sposób. No. Cały zespół jest klawiszy. Ale dobrze siedzą, więc chyba nie będę tego wyjmował. Może jest przyklejone. Takie mam wrażenie, że tutaj taśma klejąca jest, która trzyma te klawisze. Więc zostawię je takim z tyłu, jakie są. Natomiast te folie muszę zrobić zdjęcie, żeby wiedzieć, którą stroną, albo zaznaczyć może, którą stroną do środka urządzenia było. Substancja ta polecana przez pana Jacka Kawę z kanału Retro Audio rzeczywiście sprawdza się w myciu wszelkiego rodzaju tłuszczy. Nawet gdybym robił samochód i pobrudził się, to tym sprzętem, znaczy nie sprzętem, tylko tym płynem, jestem w stanie domyć sobie ręce. Tak, a propos tego elementu, który teraz pędzlem sobie czyszczę, to jest taki sam w moim magnetofonie. Też chyba 6, a na początku
nie pamiętam nawet nazwy swojego własnego magnetofonu. To wydawało mi się, że to jest z MDF-u zrobione. No to tak to mniej więcej wygląda, nie? Z tej strony patrząc, no to kawałek MDF-u czy czegoś, to się okazuje, że to jest plastik. Odpowiednio wyprofilowany i wzmocniony. Także czasami można złudzenia jakieś popaść. I też to, że to jest MDF, to tak twierdził kiedyś w jednym z artykułów w tym czasopiśmie podczas testu magnetofonów autor tamtych testów. No ja tego nie sprawdzałem, nie zasugerowałem się oczywiście autorytetami. Oczywiście mówię to z sarkazmem pewnym. No i co? No i bym do końca życia był przekonany, że to jest MDF. No, czyli trochę tytoniu jednak było. Bo to tak lekko pachnie. Tutaj też w cudzysłowie nikotyną. U mnie w pracy, w moim magazynku, rządzili sobie zootechnicy palarnie. I oprócz tego, że przesiągam zapachem obornika każdego dnia, to przesiągam także zapachem nikotyny. Tak szczerze powiedziawszy, musiałbym prać codziennie ciuchy, żeby ten zapach zmyć. No ale mam już to gdzieś. Najwięcej co, to w sobotę kaszle z powodu tej nikotyny. No, palenie bierne jest ponoć bardziej niebezpieczne niż palenie takie normalne. No, mam taki osad na płucach. I co sobotę kaszel, więc zanim się nie wykaszle, upłynie trochę czasu, więc mogę posprzątać chałupę i dopiero potem wziąć się za jakąś robotę, gdzie mój głos już normalnie brzmi. Odwróćmy to. I tutaj użyjemy tego samego środka, tylko że już większy pędzel. Na początku filmu widzieliście wzmacniacz kina domowego Onkyo, którego nie czyściłem w taki sposób. Dlaczego? Bo ja nie palę i nie ma osadu, tylko lekki kurz, wystarczyło to wydmuchać. No a tutaj niestety już jest lekko poprzyklejane, co widać po kolorze tego płynu. Zabieram to pod prysznic, żeby gdy to będzie schło, będę mógł zająć się tym. Dlatego w takiej kolejności to zrobiłem. No i jeszcze to potem tutaj spłuczę wodą. Ponieważ tam też był osad i brud. A będziemy czyścić prawdopodobnie gniazdo sławkowe, no i potencjometr. Skoro już jest zamoczony, no to trzeba by było go wysuszyć. No i w trakcie tego zmycia okazało się, że to jest zmyłka, to nie jest po prostu odlew. To nie jest śruba. Jak widać, tylko zabieg wizualny. Podkładzik. Jest ok. Z tym będę mieć więcej problemu, bo rdza się pojawia tutaj, a ja nie chcę tych opisów tutaj likwidować. Więc prawdopodobnie tylko przelecę to bezbarwnym lakierem powierzchu. I raczej nie ma tutaj jakichś takich... Przed umyciem było, ale teraz już nie ma takich śladów rdzy, więc ten panel tylny zostawię. Może tutaj na krawędzi tylko kawałeczek, o tu jest trochę, okleję to i podkładem walnę. Niestety pokrywa górna też ma pewne przypadłości, jeżeli chodzi o rdzę, więc także trzeba to zabezpieczyć. Farba, która przyszła na wierzch, to kolor aluminiowy. O, wiem, że to się różni, no ale innego sposobu już nie ma, żeby to zabezpieczyć. Rdza chwyciła nawet obudowę potencjometru. I styki tutaj, jak widzicie. No, mam nadzieję, że będzie ten potencjometr działać. Teraz sobie sprawdzimy, czy ten potencjometr ma przejście. Aha, to jest tak tam, więc ten nie ma przejścia. No. Tutaj mamy. I to sobie idzie dookoła tutaj. Powinno coś tam być. 100 kg.
tutaj mamy dookoła 100 kg. A tutaj mamy ślizgacz, więc jedynie co możemy sprawdzić ze środkiem, tak. I to możemy sprawdzić, tak. Jest sprawny, ma przejścia. Więc potencjometr działać będzie. Czyszczać też nie będzie, bo to tutaj jest wyczyszczone. Więc teraz tylko wystarczy. Stary smar jest jeszcze, więc pozostawię. Ok, wystarczy go złożyć. Teraz tak, tu mamy dół. Dobra. Jeszcze to metalowe zabezpieczenie. Czy ekran? Nazywajmy to. Z bliska nie widzę w okularach, więc muszę je zdjąć. Ok. Czyżby tak mogło być? Mogłoby tak być. Możemy zagiąć końcóweczki. Przeciwstawnie. A potem podociskać wszystko ładnie, żeby potencjometr był dobrze złożony. Jeszcze raz tu. Jeszcze raz tu. Co teraz trzeba zrobić? Wziąć z powrotem ten sam miernik. Podpiąć się pod ten suwak, który był z lewej strony, zdaje się. I sprawdzić. I środkowy chyba był. O ile mnie pamięć nie myli. Mamy przejście, no to teraz powinniśmy schodzić w tę stronę do zera. No, mamy przejście, jest dobrze. Wszystko w porządku. Można montować do PCB. A tutaj jeszcze muszę to wyczyścić. Ślady w rdzy. Będzie szmatka. Szmatka się już wyniosła z tego pomieszczenia. Jaka szkoda. Znaczy, to jest tylko wstęp do naprawy głównej tego urządzenia. Zadanie poboczne. Zajęło pewnie z godziny lub półtorej. Nie wiem teraz jak z tymi stykami. W środku. No nie, w porządku są. Tak zaglądam, jest ok. Tego nie będę rozbierał, ale potencjometr mogę już zalutować, tak? Wyczyszczone wszystko. Gdyby ktoś chciał skorzystać ze słuchawek, będzie mógł korzystać ze słuchawek. Wyczyścimy sobie grot. Grot jest wyczyszczony. Gdzieś tu miałem cynę. Właśnie tam jest cyna. Dlaczego kładę poziomo grot? Bo mam mały grot i nie oddaję zbyt dużo ciepła. Więc żeby nagrać to pole lutownicze w dość krótkim czasie, muszę położyć grot równolegle do płytki. I mamy wszystko. Tu trzeba tylko poprawić. Dobra. To jest wszystko, co byśmy chcieli tutaj w tym miejscu i w tym momencie zrobić. I jeszcze zostało nam umycie tego miejsca.
licznika. Wszystko ok. Możemy zająć się robotą główną, bo tamto, co zrobiłem do tej pory, sobie obsycha tutaj. Także to też muszę umyć, ale wpierw chyba zrobię sobie przerwę na wykonanie obiadu, zrobienie obiadu, ugotowanie go, bo czuję, że jestem głodny. A pewnie gdzieś koło pierwszej jest. Gdzie jest ten telefon? Nowy telefon służbowy. 14:44. Możemy zrobić przerwę. Przypomniało mi się, bo będę zamawiał do swojego Onkyo, żeby sprawdzić to tutaj. 470 mikro. To jest na 25 V. 470 na 25 V powinien mieć w okolicach 0,2 SR. Ten ma dużo większy. Mogę mu te kondensatory zamówić i wymienić. Ile to jest zwyżki? 500 mikro. Czyli 470 100, 500X, czyli 500 razy 500 razy 100 przez 470. 6%. A nie, to może zostać. Może zostać pojemność. Gorzej z tym ASR-em. Tam miał 0,22. Ale zostawmy oryginalne. I to było gdzie? To było... No wylutowałem i nie widzę skąd. Tu. Minus jest zaznaczony. Z jednej i z drugiej strony PCB minus jest zaznaczony. Dociśnijmy go do końca. Także nie będę wymieniał ludy kondensatorów. To nie trzeba robić na gwałt, że trzeba je wymienić już. Zadanie główne jest trochę inne, w związku z tym zostawię te kondensatory takie, jakie są. Widać go. Little spider, mały pajączek. Po co smarować, skoro nie wyczyszczono? Jestem pewien, że to jest smart PTFE. Konsystencja. No ilość tutaj, ile tego poszło na ten mechanizm, to jest masakra. Czym to umyć? Spirytusem chyba. Dlaczego smart PTFE nie nadaje się do smarowania jeszcze w takiej ilości? Bo on się lepi. O, on się klei i generalnie spowalnia przez o, trybiki, gdyby, które miałyby działać, nie? One się przykleją i tak jak widzieliście, wysunął się, nie doszedł do końca mechanizm i z powrotem się schował, bo pozaklejane jest tym smarem wszystko. Zamiast nałożyć cieniutką warstwę i to jeszcze odpowiedniego smaru, na przykład pastę DX, to nie, to ktoś wymyślił sobie takie coś. Teraz muszę wyjąć laser ze środka z płytką drukowaną, a resztę mechanizmu skąpać w wodzie, umyć. Oczywiście silnik wyciągnąć, żeby go tam nie zamoczyć. I zrobił mi ten człowiek więcej pracy niż tylko przeczyszczenie tego wózka tutaj. Bo to najprawdopodobniej problem z wózkiem jest. Jak widzicie, tutaj sporo kurzu. Nie widzicie. Zaraz zmienię sposób ostrzenia. No i teraz tak, tutaj są sanie i widać, że po nich, na nich jest trochę kurzu. Może to będzie widać lepiej od dołu, no ale ten kurz powoduje to, że laser się zacina, przesuwając się tam i nazad. I niestety może właśnie drgać, może na zębach, tam dalej w środku. Jest zębatka. Tą zębatkę też należy przeczyścić. Bo może się okazało, że to jest główny problem. W tej całej konstrukcji tutaj był gdzieś ten
kawałek plastiku. Jeden, który się łamał, tutaj podkleiłem. Po prostu chrobotał sobie w środku. Natomiast skąd jest drugi, to nie mam pojęcia. Tak oglądam tą płytkę. Gdyby było mocowanie, no to byłoby tak jak tutaj. Ale nie widzę jakiegoś luźnego otworu. Więc być może jest to gdzieś z innego miejsca. Z jakiegoś innego miejsca. Jeszcze jakiego miejsca, to nie wiem. Nie wiem, czy będzie widać w tym świetle, czy też nie. Ale jest ono dosyć intensywne, bo to są świetlówki. Jak to jest tu zasmarowane. Dobrze, no trzeba wyjąć ten laser. Tutaj zabezpieczyć go przed jakimiś elektrostatycznymi ładunkami. Powolutku to rozebrać. Mam nadzieję, że będę umiał to złożyć. Najpierw sobie zrobię zdjęcie, takie ogólne, bo nie mam schematu do tego. Nie będę filmował każdego etapu rozkładania tego mechanizmu. Nauczony doświadczeniem z moim Onkyo, gdzie no, przytrafiła mi się przykra przygoda. Ale... No chciałbym coś powiedzieć, ale nie powiem. Dobra, umyjemy to bez marudzenia, zrobimy rzetelną robotę. Do zmycia tego tłuszczu chyba użyję tego samego środka co wcześniej i ciepłej wody. Zobaczymy, czy nam zejdzie. Ten typ pędzla używany jest w malarstwie i nazywa się koci język. I daje bardzo ciekawe efekty podczas nanoszenia farby na płótno, czy tam inne medium. Teraz jak już wyciągnąłem wózek, to możecie zobaczyć przyczynę, dlaczego się wózek haczył. I pewnie tam to też jest do wyczyszczenia. Laser jest nowy. Też chyba nawet nie jest zakurzony. Tutaj talerzyk jeszcze trochę odkurzę. No to muszę laser odsunąć. Najlepiej cały wózek wyjąć z tym laserem. To się robi tak, że wyjmuje się ten trzpień, a tutaj mamy plombę. Nie, tu mamy opis tylko, że to jest CDM12, że tutaj mokre ręce mam, bo myłem tam wózek cały, nie? Dobra, zastanowię się nad tym później. To wszystko tu jest umyte, no za wyjątkiem tego, tam na razie niczego nie domontowałem. I teraz przystępujemy do suszenia. Jak to może prawidłowo przesuwać wózek z laserem, skoro takie zamrożenia są na tym kółeczku? I oczywiście PTFE. Jak można też nie zrobić krańcówki, nie wyczyścić jej, kiedy się rozbiera już taki element jak napęd i wymienia się laser, prawda? Jak można tego nie zrobić? Oczywiście panu polecam zajęcie się, nie wiem, serwisem Ursusa albo coś w tym stylu. Może będzie mu wychodziło lepiej. Tutaj widać taki styk, który jest na płytce silnika. Jest cały brudny. Widać? Patrzcie, moje trzęsące się ręce. On tu pokazuje śrubokrętem. Niestety ręce mi się czasem trzęsą i nie jestem w stanie poradzić, a jak trzymam jedną ręką aparat, to tak niestety potem to wygląda. To wyczyśćmy. I tamto już mam złożone. I chyba zrobię sobie przerwę. Bo to już jest 19. No tyle czasu wymagało wyczyszczenie tego. Podwójna kąpiel, podwójne mycie. I jeszcze ręczne czyszczenie. Tyle wacików zeszło i papieru. Naprawdę ten pan mógłby zająć się czymś innym, nie smarować tak bardzo tych, ja mu radzę czystego serca z, nie wiem, nie ze złośliwości, po prostu no, nie wyszedł mu ten serwis. Zapewnia długotrwałe, bezobsługowe smarowanie, wysoką ochronę przed ścieraniem i zużyciem części metalowych i plastikowych. I jest jeszcze Molikoty 33 medium, smar do plastikowych kół zębatych i serwomechanizmów, ale to bardziej nadaje się do zamkniętej jakiejś przekładni, ze względu na to, że się on rozwarstwia. Więc prędzej ten tutaj.
Mamy jeszcze smar do przekładni zębatych i ślimakowych, także jest co tutaj wybierać. No jak myślę, udało się to dosyć dobrze złożyć, a silnik jeszcze muszę przykręcić. Się zastanawiałem, co to za dwie śruby mi tam leżą. Sprawdzę to na sucho oczywiście za pomocą zasilacza. Tu mam dwie śruby od silnika. Pod tym dekielkiem. Mechanizm na sucho złożony chodzi. A zresztą pokażę wam. Mam jakieś tam napięcie na silniku. 3 V wystarczą. Dociągnął. No w sumie powinien chodzić w takiej pozycji, nie? Ok, gdzieś tam krańcówka powinna zadziałać. I wracamy. Jest ok. Mechanizm mamy tak połowicznie sprawdzony. Możemy go odłożyć na chwilę na bok. I zabrać się za złożenie całości. Gdzie ją go odłożyć, żeby... A tu mamy kuwetę. Włożymy go do kuwety i złożymy sobie to, żeby można było sprawdzić cały mechanizm. Także ja się biorę za składanie i przywitam was w nowej scenie, gdzie już będzie to chyba złożone. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych komplikacji. Wziąłem pierwszą płytę, która mi wpadła do ręki. Mechanizm nie jest jeszcze całkowicie złożony. No jakiś problem mamy. Tak się czasami zdarza. Nie chcę przeczytać. Jak widać, płyta jest czysta i nawet w miarę nowa. Tak mi się wydawało. Tutaj jest jakieś pruszko. Który rok jest ta płyta? 2020. Nie jest zabrudzona, żeby tam był problem z czytaniem. Tutaj nam ten kabel przeszkadza nieco. Dobra, jeszcze raz spróbuję to złożyć i zobaczymy. No to próbujemy. No i jest ok. Dobra, niech sobie coś tam zacznie odtwarzać. I teraz cierpliwie muszę przesłuchać kilka płyt, żeby sprawdzić, czy faktycznie przeskakuje, czy też nie przeskakuje. Na razie widzę, że wszystko jest ok. Przesłuchałem całą płytę. Urządzenie działa bez żadnego problemu. Nie jest może takie szybkie, jakie powinno być. Ale widzicie, następny track. Ten napęd mógłby być troszeczkę lepszy. Przydałoby się założyć chyba nowy pasek, chociaż na razie odtwarzacz prawidłowo wyciąga tą szufladkę. Nawet działa końcówka. Wszystko poprawnie działa. Więc składam, no po prostu nie ma co tutaj się rozczulać nad tym urządzeniem. Wezmę jeszcze, przesłucham sobie na jakiejś innej płytce przed oddaniem właścicielowi. Złożę wszystkie elementy i uznam naprawę za zakończoną. Tak się spodziewam, że powodem, dla którego tutaj było nałożone bardzo dużo smaru, było to, że nieprawidłowo ktoś złożył mechanizm. Po prostu trzeba odpowiednio ułożyć ten trybik podczas składania szufladki, żeby nam poprawnie działał mechanizm. Tak z ciekawości, czy mój bardzo mocno porysowany CDR z muzyką do samochodu będzie zaczytany? No z problemami niestety. Czyli wniosek, że laser nie jest tak świeży, jak sugeruje poprzedni monter. Ogólnie ten odtwarzacz ma problem z CDR-ami. Mam tutaj nagrywaną taką płytkę testową.
taką pod oscyloskop, chciałem sprawdzić coś, no i niestety nie da rady. To jest druga z płyt, którą sprawdzam, jeszcze jedną sprawdzę. Nie, nie ma sensu nawet męczyć go, bo on i tak nie przeczyta tego CD-era. Oznacza to, że albo laser jest nieustawiony prawidłowo, bo coś tam próbuje zaczytać, albo po prostu nie jest tak świeży, jak sugeruje. Zresztą tam było widać, że ta data była 10-letni, ten laser jest. Musiałbym serwisówkę wtedy ściągnąć. Rzeczywiście, coś nie tak jest z tym napędem. Nie mam miernika mocy lasera, bo z reguły nie naprawiam w ogóle takich urządzeń, jak odtwarzacze kompaktowe. I tutaj widać, że przydałby się, bo wtedy mógłbym to zmierzyć. U jednego youtubera możecie zobaczyć to, że takie urządzenie jest przydatne, ale wtedy, kiedy to jest opłacalny zakup, kiedy się robi hurtowo takie urządzenie, ja robię okazyjnie. W ogóle to okazyjnie naprawiam tylko. Ja nie mam czasu na takie zabawy. Dobra, jeszcze raz muszę to rozebrać. Niestety nie mam wersji D, muszę się posiłkować wersją A. Także nie wiem, czy uda mi się osiągnąć sukces. Serwo PCB to jest to. Obejrzę sobie dokładnie, czy to jest to samo. No jakiś tam schemacik. I troubleshooting. I troubleshooting. Przejrzę sobie to wszystko i powiem wam, co się stało. Profilaktycznie sprawdzam, czy jest ten schemacik. O, na przykład taki kondensator, co widzicie w środku kadru. I no, jest to ważne, bo to jest tam zasilanie diod, więc ten kondensator wylatuje, trochę za duży SR. Może być to powód jakiegoś tam problemu, ale z pewnością nie jest to główny problem. Może być po prostu też wysokość tego kółka. Tu widzę jakieś zaklejone miejsce. Nie ogniskuje zbyt dobrze ten laser. Niby jest to z 2015 roku laser. Wygląda na oryginał. Tu jest jakaś plomba. No ale nie chcę czytać. Wymieniłem tylko trzy kondensatory podejrzane za wysokim ESR. Mam nadzieję, że to pomoże coś, ale teraz muszę z powrotem to złożyć i pomierzyć to, czyli sygnał RF. Porozmawiałem trochę z właścicielem tego urządzenia. Kupił je niedawno za 300 zł. I było to gdzieś tam w serwisie jakimś w Krotoszynie. Pan Marek to robił. Także panie Marku, nie smarujemy tak intensywnie mechanizmów. Przed chwilą mi grał, w tej chwili już grać nie chce. Nie wiem co. A widzicie, już wiem co, bo tu tak. No nie, nie wiem o co chodzi. Przed chwilą ładnie mi czytał płytkę, teraz już nie chcę, także widzicie, takie rzeczy się mogą dziwne zdarzać. Laser jest stary, bo sami widzieliście datę. Ten serwisant powiedział, że laser jest nowy. Mógł powiedzieć nieużywany, no to wtedy bym się zgodził, nie? No ale Motorheada czyta ładnie. Przy 12-13 utworze mamy pewne zniekształcenia. Nie mogę wam puścić charakteru tych zniekształceń muzyki. On nie przeskakuje, ale takie przy odtwarzanym dźwięku robi, czyli tak jak jest użyty laser. Czyli nie zaczytuje wszystkich danych, bardzo dużo błędów robi. Tak to po prostu wygląda. Na razie zastanawiamy się z właścicielem, co zrobić dalej. Nie jest to, że tak powiem, naprawa zakończona sukcesem. Myślałem, że będzie inaczej. Najlepiej po prostu byłoby wymienić ten laser, ale czy warto inwestować w takie urządzenie? Jak mi gra na tej płycie, to teraz podłączę sobie oscyloskop i sprawdzę przebieg. Powinien mieć 0,6 V peak to peak. Sygnał jest za mały. Amplitudę mamy
200 mV. Tamten kawałek przewodu to jest masa TP22. Tak wynika ze schematu. Tak, tutaj macie TP22. No, wyostrz mi to proszę. Tak, i ten przebieg powinien być zebrany z tej czarnej TA701. Dobrze widzę. Czy TJ701. I on jest zbrany tutaj. No i mój oscyloskop pokazuje to w taki sposób po prostu. No nie jest to dobry sygnał. Powinien być trochę inny, no ale też nie mam dobrego oscyloskopu do badania takich rzeczy. Jak widzicie, no z RMS mamy aż szczytową wartość. Zobaczmy, amplituda. Tutaj macie. Tu macie amplitudę. I to nie jest wartość, którą byśmy chcieli tutaj uzyskać. Jest o połowę mniejsza. Peak to peak powinno być 0,6 V. A może czekajcie. No. Mamy tak, 100 mV, 200, 300, no 400 prawie mV, czy 180 czasami jest, nie? Czyli jeszcze raz, tu mamy 0, tak, mamy 100 mV na działkę. Tu mamy 0, tu mamy 100, tu mamy 200, tu mamy 300, tu mamy 400. 400 mV jest za mało. Jest jeszcze jedno miejsce pomiarowe tego odtwarzacza. Tu powinien być około 1 V. Jest. No zostawimy to tak, no bo cóż mogę poradzić. Jedynie wymienić laser. Zignorowałem tutaj taki kondensator bipolarny. 1 mikro. Teoretycznie nie powinien mieć wpływu na amplitudę sygnału, jeżeli ma taką kondycję. To jest 7,2 ohma, powinien mieć trochę mniejszy ten ESR, ale nie wiem jak tam jest z bipolarnymi. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Mam tabelę tylko dla elektrolitów. Zobaczę, czy gdzieś mam jeszcze taki kondensator. No wątpię. I ewentualnie wymienimy. Rzecz niezwykła. Dla mnie taka, wiecie, trochę nawet śmieszna. To jest ten kondensator tutaj. Wymieniłem go, dałem tam trochę inny kondensator, w tej chwili to tak, wiecie, na słowo honoru tam sobie gra, ale nie słychać tych zniekształceń, które miałem do czynienia wcześniej. Może faktycznie był winny. Natomiast dalej są płyty, których czytać nie chcę. Ja już nie będę tutaj rozpaczał z tego powodu. Postanowiłem jeszcze to wyczyścić, więc widzicie, trochę to rozebrany. Muszę to złożyć, to jest precyzyjna robota. Pamiętać należy o antystatycznych zabezpieczeniach. Także nie lubię tego robić. No i na powrót trzeba wszystko złożyć. Powiem wam jedno. Stwierdziłem, że nie ma sensu walczyć z tym odtwarzaczem i z tym CDM12-1. Po prostu wziąłem, wsadziłem zregenerowany wózek do środka, a tamten wózek oryginalny, no, który niestety słaby sygnał daje, postanowiłem oddać do regeneracji. I nawet płyta, która wcześniej nie chciała zagrać, odtwarzana jest bez żadnego problemu. Zróbmy szybki test. Działa. Ta płyta nie chciała działać. Tu mam inną płytę, która też nie chciała działać. Widać coś tam? Działa. Coś tam działa. Next. Działa bez żadnego problemu. Nawet tutaj takie zabrudzenie było. Następna płyta. Na tej płycie działała akurat, bo to jest w miarę świeża płytka. No oczywiście już gra. 1-3. Tam słyszałem takie problemy jakieś. Nie ma problemów, elegancko perkusja chodzi.
Wyszukiwanie do przodu bezwzględnie działa. Nekrofobik. Działa. Open. Ostatnia z tych płyt. Sprawdzałem je wcześniej. Ta na przykład nie chciała w ogóle pójść. Bez żadnego problemu odczytana. Tamten laser, mimo że wyjąłem kolimator i czyściłem go dokładnie, niestety moc lasera jest zbyt słaba, może dioda już jest wykończona. To się okaże, jak oddam to do regeneracji. Nawet kolimator wyjąłem, wyczyściłem, nic się nie poprawiło. Ten sam poziom sygnału RF. Dobra, składam to, bo klient już czeka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Takie postscriptum, jeżeli chodzi o ten przewód, który tu widzicie. Spostrzegawcze na pewno zauważyli, że tutaj jest wyłamane, tu jest wyłamane i tutaj jest wyłamane. Ten przewód powinien wisieć na tym, więc trytytka, sztywno przewód osadzony, nie będzie się po płycie słaniał, więc nie będziemy mieli przypadku, kiedy nagle przewód ten będzie tarł płytę i spowoduje błędy odczytu. Co zostało zrobione? Wymienionych tych kilka kondensatorów, bo były podejrzane i to, ponieważ to już jest złom. Zabezpieczenie przed korozją i ogólne czyszczenie i mycie tego urządzenia. Bez przeskoków. OK. Ja sobie posłucham tego odtwarzacza. A wytrzymajcie się. Na razie.